Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w cyklu Simsowym przyjrzymy się symulacji wolnej Polski. W dzisiejszym odcinku właściwie przedstawię Wam kluczową infrastrukturę będącą potencjalnym elementem krajobrazu Polski po 15 października. Naturalnie, tak na wszelki wypadek, powiem, że to wszystko ma charakter, może trudno w to uwierzyć, i raczej staram się nie mówić, że mówię żart, jak mówię żart, bo to nie jest żart, ale charakter taki prześmiewczy i naturalnie nie ma żadnego związku z niczyimi planami politycznymi, a takimi wyobrażeniami, które się rodzą z konglomeratu marzeń takiej grupy, zwłaszcza na Twitterze. I tak, to jeżeli jesteście tutaj nowi. Zachęcam Was serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, do zaobserwowania mnie w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, bo jestem malarką, jak widać w tle. Artystką o wyjątkowej wrażliwości, o czym się zaraz przekonamy. Chcę zacząć od powiedzenia Wam tak zupełnie na poważnie, że przygotowywanie się do tego odcinka wywołało u mnie myśli przeróżne. I tak jak co do zasady jestem osobą, która bardzo sceptycznie podchodzi do cudzych deklaracji o pacyfizmie i jestem trochę wyczulona na takie przesadne odżegnywanie się od emocji, jaką jest agresja, która jest taką inherentną częścią naszego życia. Tak, budowanie tej kluczowej infrastruktury w pewnym momencie zaczęło budzić we mnie naprawdę nieprzyjemne uczucia. I to jest bardzo ciekawe na takim poziomie, nie wiem, psychologiczno, socjologiczno, politologicznym. Taką sobie obserwację własną miałam szansę przeprowadzić. I powiem Wam, że temat abolicji więzień będzie teraz czymś, co będzie mnie interesowało. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest... Ja nie powiedziałam na przykład teraz, że chciałabym, żeby nie było więzień, usuńmy je. Tylko jako pewien nurt myślowy, chyba też taki bardzo mało znany u nas, bardzo mało popularny, naprawdę mnie to zaciekawiło. Okej, więc jesteśmy w świecie wolnej Polski. Jeżeli nie jesteście tutaj nowi, to wiecie dokładnie o tym, że mamy tutaj już wymarzone osiedle bez dzieci. Natomiast tutaj mamy nowy element infrastruktury. Oto on! Obejrzyjmy go sobie najpierw z takiej pełnej perspektywy. O, właśnie sobie zdałam sprawę z tego, że te wieżyczki strażnicze nie mają żadnego dachu ani niczego. Więc tak. Tutaj jest wejście. Brama. Paczkomat. Pokażę Wam trochę, jak to całościowo wygląda. Aż mi się zacina, wiecie, bo bardzo dużo tutaj elementów jest przeróżnych. W tym, dalej nie powiedziałam tego słowa, nie, powiedziałam w tym więzieniu. Zacznijmy od może takiego oprowadzenia. Więc tutaj sobie wchodzimy. Tutaj jest recepcja. Tutaj mamy portret, to czyli to może być portret, to każdy w duszy musi sobie niestety odpowiedzieć. I zanim przejdziemy do tej części, mam ochotę powiedzieć mieszkalnej, tej dla zatrudnionych, to najpierw wejdziemy sobie na pierwszy blok. A więc jest to blok dla symetrystów. Cele właściwie myślę, że spełniają taki europejski humanitarny standard mikrokawalerek,
nawet mają tak wyodrębnioną toaletę, szerzą, więc nie wiem, wiecie, jakby to chyba też chcę podkreślić, że ja absolutnie nie wiem nic o architekturze więzień. I też o niej nie czytałam, nie dowiadywałam się. To jest, to celowo miało chyba być takie, wiecie, śmieszne. Więc tu jest symetryczny bardzo blok dla symetrystów. Tutaj jest stołówka. Dlaczego tutaj wystaje toaleta? Okej, coś tak nie miało być. Tu jest kantyna. I to jest stołówka łączona z blokiem lewaków. Tutaj się odbiera posiłki, jest kuchnia, nawet taką powiem wam, że elegancką zrobiłam tę kuchnię i w ogóle tutaj wszystko jest użytkowe, jakby przemyślałam dokładnie, którędy się wchodzi, gdzie nie można wejść, gdzie można wejść i tak dalej. Tak wygląda ten blok. Na samej górze mamy kącik do reedukacji. Taka szkolna sala. Ściany pomalowane na kolory Polski, bo to jest chyba najwyższy możliwy stopień patriotyzmu. Tu jest również biblioteka z różnymi książkami. Napiszcie w komentarzach, jakie tutaj książki można wypożyczyć. Natomiast tutaj są toalety, podzielone naturalnie też tak, żeby nikomu się nie pomyliło, czyli na żeńskie i męskie. Tutaj w tym bloku mamy też naturalnie, tak jak w każdym, wyjście na dziedziniec. O, wow. Tak, tu jest dziedziniec, tylko chyba jak podniosę ściany, to będzie lepiej widać, jak on działa, czy nie. No nieważne, jest to dziedziniec. Spacerniak. Tutaj natomiast mamy zaraz obok blok dla lewaków. Zresztą widać tutaj czerwone i czarne kolory. No i wiecie, bo ponieważ lewaki tak lubią tam taką tą całą komunalność i to wszystko, no to mają więcej prycz. Mają więcej prycz. Żeby ich więcej tam było, bo oni lubią tak. Tutaj natomiast są izolatki. Kolejne piętro. I tutaj jak się wchodzi, od razu jakby od parteru widać posągi widzialnych rąk wolnego rynku. I tutaj w tej części, tutaj to w ogóle jest taka cela dla po prostu miliona lewaków. Tutaj w tej części są prysznice, tylko że tutaj już są
takie prysznice. A na górze jest stołówka. I tak. No i teraz blok najcięższy. Czyli... Chwila. Blok pisowski. No i tutaj jest pełna izolacja. Po jednej pryczy. To jest blok, on ma dwa piętra, ma łączoną stołówkę i również prysznicę. No, po obejrzeniu mikrokawalerek wracamy do obejrzenia części dla obsługi. Tutaj jest safe. Idziemy na górę. Tu są toalety. Tu są biura. Powiem wam szczerze, że ja mam generalnie różne ambicje związane z wystrojem wnętrz w Simsach, też takie własne. I miałam straszną ochotę zrobić jakieś takie biuro, wiecie, które sprawiałoby wrażenie, że zostało wyposażone jeszcze w latach 90. i właściwie nic się szczególnie nie zmieniło. I takie właśnie biura udało mi się zrobić. Nice. I teraz przejdziemy na kolejne piętro. I tutaj właściwie miałam ochotę na dosyć podobną estetykę. Toalety są takie no, typowo industrialne, można powiedzieć. No ale tak wygląda stołówka. I jestem z tej stołówki bardzo, bardzo zadowolona. Oprowadzę was po niej. Moment. To jest stołóweczka. Jest radyjko. Są obrazki, paprotki. Te filodendrony. I telewizorek. Ok, to teraz przejdziemy sobie do części. Tutaj są takie też fajne te okna, żeby sobie popatrzeć na wyspę. Tu jest taka część rekreacyjna. Szczerze mówiąc, tworząc i to, i tę stołówkę, lekko gdzieś tam się inspirowałam wspomnieniami z bardzo wczesnego dzieciństwa i z wycieczek do takiego... No, ośrodka rekreacyjnego, który właśnie chciałam powiedzieć, że był urządzony w stylu lat 90., ale to były lata 90. Więc właściwie to nawet w stylu jakichś takich wcześniejszych, więc jakieś takie skojarzenia były w mojej głowie. Oj, weszłam do łazienki, niechcące, a jest to łazienka dyrektora pana. Tu mamy gabinet, tu mamy barek, tu przyjmuje się gości, akwarium. Toaleta, a w niej też sauna. No i teraz pewnie pojawi się w waszych głowach kilka pytań. Na przykład pytanie o to, co z pokojem widzeń. No myślę, że akurat taktyka tutaj jest przyjmowana, znana z niektórych państw, czyli właściwie po co pokój widzeń, skoro i tak osadzona będzie cała rodzina praktycznie. Oraz wszystkie osoby, które polajkowały jakiś post. I tak. Oto ono.
można sobie spojrzeć i pomachać do mieszkańców osiedla dla bezdzietnych z demotywatorów. No więc cieszę się, że mogłam was oprowadzić po tym wspaniałym przybytku. Czekam na wasze kolejne propozycje, ponieważ Wolna Polska jest konceptem moim zdaniem nieśmiertelnym, konceptem ponadczasowym, konceptem niezależnym od władzy. I tak, całuję was w samo serce.